Siemaneczko, teraz tak, jeżeli chodzi o Neoxala i test trwałości, tutaj wiadomo, no, jeżeli chodzi o kilometry, to nie poszalejemy. Tutaj zrobimy test, kurczę, może nie dystansowy, a czasowy. I teraz tak, co widzę? Tak jak widzisz, powłoka siedzi. Wygląd felg super. Tu, gdzie była taśma, jest odcina i tu ewidentnie widzę więcej rys. Słuchaj, czyli... No wiadomo, jak to powłoka minimalizuje przez swój poślizg i barierę, no tak, którą zostawia, czyli powłokę, minimalizuje mi tutaj zarysowanie. I tu widzę, ta jest zdecydowanie jaśniejsza. Fakt, że ta powłoka delikatnie przyciemnia, ale leży kurwa obłędnie. Naprawdę. Super. Zobacz. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, dziadzia... Kurde, no nie widać tego, przepraszam, no ale jest, no jest jaśniejsze, jest i to widzę takie rysy wzdłużne, tu tego nie ma. Fantastyczna sprawa. Jeżeli chodzi o trwałość, słuchaj, no wiadomo, że na początku miała o dużo lepszy cropping. Odporność chemiczna. Wjechałem tutaj trzema rodzajami kwasów. Czyli taki łagodny, przyjemny, można powiedzieć taki naturalny z cytrusów. Ładnie dotkało, a później wjechałem, który testuję, 1 do 10, takim łobuzem. Takim skurwielem, o tak powiem. I słuchaj pięknie, czyli odporność chemiczna na zasadę, bo wymywałem to też z zasadą, którą testuję w pianownicy 1 do 50. Odporna na pH, uwaga, tutaj z tego co pamiętam było 2? 2, 1, może 3 max. Bardziej 2. Bliżej, tak, 2 pH. Także odporna jest na niskie stężenie na kwasy i na zasadę też sprawdzę oczywiście w koncentracie, ale to kurczę będę chciał, bo może i na tej zobaczymy. Wszystkie umyte, oczywiście jeszcze nie wjechałem z tarem i z Dejronem, nie mam czasu, ale mamy tak, to jest prawy przód, prawy tył, lewy przód, nie, przepraszam, lewy tył, lewy przód. Lecimy od lewej strony, czyli ta niby gorsza. Tu mamy przód. No ładnie jest, jest pięknie. Teraz tył. No na tej feldze jest najlepiej. Wspaniale wręcz. Tu widać odcinę. Którąś z tych felg przemuliłem kwasem, wziąłem w koncentracie. No mocny zawodnik i chyba troszeczkę podebrało powłokę. Nie, no tu jest elegancko. I chyba tak. Ta powłoka jest oczywiście, siedzi jeszcze i tu widać, że zostaje mało wody, ale tutaj pojechałem z takim w koncentracie kwasem, który dostałem i raczej dostałem i nie wiem, czy on już wyszedł z sprzedaży. To była taka, można powiedzieć, promocja dla dziadzi przedsprzedażowa. Czy już jest w sprzedaży, nie wiem. Co jest fajne, że jest w koncentracie i naprawdę potrafi posiedzieć i jak widać potrafi srogo zebrać brud. Teraz tak, jeżeli chodzi o łapanie osadów po wodzie, tak, powłoka łapie i to tak srogo można powiedzieć. Oczywiście przez ten okres zimowy w ogóle nie dotykałem tutaj kwasem, wszystko leciałem produktami, można powiedzieć, neutralnymi, więc tutaj przebieg też nie jest
szalony, no niestety. Nie wiem, jakby to się zachowało na przykład na Audi, ale nie wiem tym bardziej, jakby się zachowało na aucie przedstawiciela. Mogłoby być tak, że po 2 miesiącach, znaczy zimę na pewno przetrzyma, to nie ma tematu. Patrząc na to hydro, jak jest teraz, no, naprawdę jest super, zajebiście, mało wody zostaje, zobacz. Pięknie, naprawdę super, zajebiście.